Witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze przed paroma tygodniami, kiedy otrzymałem zaproszenie od Waszego pastora, to pytałem się go, ale czy będziemy na siedząco głosić? Ja myślałem, że Wasz pastor będzie na siedząco mnie zapowiadał, a ja będę na siedząco głosił. Uszkodziłem sobie nogę, ale dzisiaj dziękuję Bogu, że mogę stać przed Wami i że jestem tutaj obecny. Z wielką radością i z podziwem, muszę powiedzieć, jestem tu na tym miejscu, bo pamiętam, jak tutaj byłem 15 lat temu, tak, że to była właściwie ruina. I niekiedy jest lepiej zbudować nowy budynek, aniżeli remontować stary, prawda? Ale wyście zrobili z tego taki piękny dom Boży. I za to niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się, że jestem tutaj i tytułem mojego przekazu jest W podróży do celu. Jezus buduje swój Kościół i wyście wybudowali dom modlitwy, gdzie się zbieracie, ale wy jesteście żywym Kościołem Bożym. Ja bym chciał z wami dzisiaj rozmawiać na temat właściwie najważniejszej sprawy w życiu człowieka. Najważniejszą sprawą w życiu człowieka jest to, aby miał cel swojego życia, aby miał cel dany od Boga. Nie pogoń za pieniądzem, ale pogoń za powołaniem Bożym. I co powinniśmy uczynić, ażeby to powołanie odnaleźć? Co powinniśmy zrobić w naszym życiu, ażebyśmy znaleźli to miejsce, które przygotował nam Pan? Apostoł Paweł pisze do Filipian, ponieważ zbór Filipii on zakładał, on przyprowadził ich do Jezusa Chrystusa. On ich pokochał jako swoje dzieci i mówi, ja wam chcę przekazać coś najważniejszego, co ja w moim życiu mam, cel powołania przez Jezusa Chrystusa. I przeczytajmy może to, co było największym celem apostoła Pawła. Przeczytajmy to w liście do Filipian w 3 rozdziale od 12 do 14 wersetu. I tam jest napisane następujące słowo. Nie żebym ja to już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że ja już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Jakie ciekawe słowo wypowiada tutaj apostoł Paweł. Jakie ciekawe słowo mówi, nie myślcie, że jestem doskonały, ale zdążam ku temu. Zdążam do tego celu, który dał mi Jezus Chrystus. Bo przecież On pierwszy mnie uchwycił. I wiecie, w różnych tłumaczeniach w Biblii jest to napisane w różny sposób. On zmierzał, on chciał osiągnąć ten cel. W niemieckiej Biblii pisze, że on chciał upolować ten cel, ażeby dojść do tego celu, który mu wyznaczył Bóg. Po pierwsze, chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie i mnie stworzył jak coś szczególnego. Ty jesteś czymś szczególnym w oczach Bożych, czymś drogocennym. Więc nie myśl sobie, że tylko może inni, może pastorzy albo ci, którzy tutaj tak ładnie śpiewają, są powołani ku tej służbie, ale każdy jeden z nas w oczach Bożych jest czymś szczególnym. To jest pierwsza ważna myśl. Ale ja bym chciała, żebyś ty miał takie pragnienie jak apostoł Paweł, który mówił, bo Jezus mnie pochwycił, on pochwycił mnie do swojego powołania. Bo kiedy będziesz miał to pragnienie w twoim sercu, ażeby znaleźć to miejsce w Królestwie Bożym, ażeby być takim czynnym członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, to Bóg spełni to twoje pragnienie. Przypominam sobie, jak odwiedziłem moją siostrę, świętej pamięci Halinę, i moja siostra mówi, Pawle,
Ty obrałeś taką dobrą drogę. Służysz Panu. Ja tak bym chciała służyć Panu. Ja mówię, Halinko, słuchaj, no to służ Panu tym, co masz. Służ Panu tym, co masz. Przecież Bóg dał ci tyle talentów. Więc służ Mu. Kiedy będziesz się modliła o jakąś szczególną osobę albo o człowieka, żeby Bóg ci postawił tego człowieka na drodze, wówczas zobaczysz, że to się spełni, że Bóg spełni twoje życzenie. I kiedy ja jej to mówię, wyobraźcie sobie, w tym momencie dzwoni telefon i dzwoni mój kolega z lat młodzieńczych. Ja 40 lat byłem za granicą, więc nie mieszkałem już tutaj w Bielsku Białej. On dzwoni z Bielska Białej do mnie i mówi, Pawle, nie wiem, gdzie ty jesteś teraz. On wiedział, że jeżdżę po świecie. Nie wiem, gdzie ty jesteś, ale ty mi się śniłeś w nocy. Masz siwe włosy i siwego wąsa. No mam. Mówi, i mówiłeś do mnie rzeczy, że ja byłem wystraszony i miałem takie wrażenie, słuchaj tego głosu. I on mi to mówi przez telefon, w tym momencie, kiedy ja prowadziłem tą rozmowę z moją siostrą. Ja mówię, a powiedz mi tak naprawdę, czy chciałbyś usłyszeć w rzeczywistości ten głos, żebym cię odwiedził może za 10 minut? On mówi, jak to? Ja mówię, no akurat jestem w Bielsku, kiedy ty dzwonisz. I wyobraźcie sobie, miałem możliwość pojechać do tego człowieka, mówić mu o Jezusie Chrystusie i on przyjął Jezusa Chrystusa ze łzami w oczach. Ja chcę ci powiedzieć, kiedy będzie to pragnienie w twoim sercu, kiedy ty będziesz pragnął w twoim sercu, ażeby rzeczywiście Bóg powołał ciebie, ażeby ciebie uchwycił dla swojego powołania, dla wyższego celu, bo przecież Bóg nas nie przyjął tylko jako swoje dzieci, ażeby być, żebyś ty i ja był w Jego rodzinie, ale On ma inny cel. On chce, ażeby wszyscy słyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I On chce ciebie i mnie użyć dla tego celu. Więc módl się o to pragnienie w twoim sercu. Nie myśl tylko, że może ktoś inny, może starsi, może liderzy, młodzi albo inni, może oni mają inne dary. Nie porównuj się z nikim. Ty jesteś czymś szczególnym. Więc Bóg przemawia do twojego serca. Zobaczcie, ja jako małe dziecko przyjąłem już Jezusa Chrystusa, mając 10 lat. Ja wspominam waszego pastora, jak mówił już, że często przychodził do mojego ojca, rozmawiali, ale to był już okres, kiedy ja odszedłem od Boga. Mając 10 lat przyjąłem Jezusa do swojego serca. Mając 12 lat byłem ochrzczony w Duchu Świętym. A mając 14 lat stałem nad grobem mojego brata, który ginie właściwie w Wiśle już. Byliśmy w Ustroniu na nabożeństwie. Który ginie, mając 18 lat. Ja byłem tak rozczarowany na Boga, że pochowałem brata i pochowałem Boga. I od 14 lat, czyli właściwie 4 lata po nawróceniu, szedłem swoją drogą. I wtedy właśnie, kiedy Andrzeju się spotykałeś z moim ojcem, ja byłem w świecie. Ja szedłem swoją drogą. Rozgoryczony, nierozumiejący Boga, pochowałem Boga i brata, który był właściwie moim bratem i moim przyjacielem. I wyobraźcie sobie, ojciec mój modlił się za mnie nie jeden rok, nie 5 lat, nie 10, nie 15, 17 lat. Modlił się za swojego syna. Wyobraź sobie, że jest jakiś człowiek w tym kościele, w tym zborze, który się modli tak długo o swojego syna. Co byś pomyślał? Poniekąd może byśmy myśleli, no przestań już, przecież to nie ma sensu. Ale przypominam sobie ten moment, kiedy Reinhard Bonnke, dla was jest znany, w Hamburgu była wielka ewangelizacja w takim hotelu i na tej ewangelizacji byłem obecny, ponieważ moja właściwie przyszła żona wcześniej się nawróciła ode mnie. Danusia przyjęła wcześniej Jezusa Chrystusa, aniżeli ja. Ja w tym swoim rozgoryczeniu trwałem tak długo, a ona przyjęła jako katoliczka, przyjęła szczerze Jezusa Chrystusa i ja poniekąd może zobaczyłem, przecież moje rozgoryczenie
na Boga właściwie nie ma sensu. Ja próbowałem moje życie układać sobie, ja próbowałem szukać swojej drogi w życiu, ale w głębi mojego serca była ogromna pustka. I kiedy Danusia przyjęła Jezusa Chrystusa, coś stało się w moim sercu, ja chciałem to przeżywać, co ona przeżywała. 17 lat, nie miałem łzy w oczach. I wyobraźcie sobie na tym nabożeństwie, kiedy Reinhard Bonnke głosił proste słowo, głosił o tym, że Jezus żyje, Jezus żyje. Wówczas jak strzała w moje serce trafiło to słowo. Przecież ja tego Jezusa pochowałem razem z bratem. Szedłem 17 lat swoją drogą. Ale kiedy wyszedłem do przodu, żeby przyjąć świadomie po raz drugi Jezusa Chrystusa, powiedziałem, Panie, ja chcę żyć teraz inaczej. Ja chcę, żebyś Ty był moim Zbawicielem i Panem. Ja chcę być Tobie posłuszny. I jako właściwie takie małe dziecko w Chrystusie zacząłem natychmiast służyć Jezusowi tym, czym co miałem. Przecież byłem właściwie na samym początku mojej drogi z Jezusem Chrystusem i pragnieniem mojego serca było wyjeżdżanie i głoszenie innym ludziom tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I gdziekolwiek wyjeżdżałem i cokolwiek chciałem dla Boga zrobić, byłem doświadczany. O tych doświadczeniach będę wam później mówił. Ale zobaczyłem, że Bóg nie wybiera ludzi o specjalnych talentach, ludzi specjalnych, ale Bóg wybiera człowieka, który jemu otworzy serce i powie, Jezu, ja jestem gotów czynić to, co Ty mi powiesz. I zacząłem służyć Bogu w misji. Wyjeżdżałem ze zboru Elim, w którym byłem w Hamburgu. Przez 20 lat wyjeżdżałem. Pojechałem do Rosji i miałem pragnienie stworzyć centrum dla dzieci bezdomnych. Tam w tym mieście było wtedy około 35 tysięcy dzieci mieszkających w podziemiach, w kanałach. Tam, gdzie przebiegały takie kolektory, rury gorące, one tam szukały swojego schronienia, bo zimy były bardzo ostre i trudne do przeżycia. Mieszkały tam w podziemiu, poniekąd można byłoby to nazwać piekłem na ziemi. Widząc te dzieci, odwiedzałem ich tam w tych podziemiach, widząc te dzieci, widziałem jak Bóg działa przez człowieka, który właściwie dopiero co przyjął świadomie Jezusa Chrystusa. Byłem też ze swoim synem, mój syn był bardzo, no był właściwie chłopcem mającym może 12 lat. I poszliśmy do tych dzieci bezdomnych i spotkaliśmy młodego chłopca 18-letniego, który nie miał dwóch ostatnich palców w ręce, ale był pod wpływem narkotyków. Zapytaliśmy się go, czy chce, żebyśmy się pomodlili za ciebie. On mówi, tak, chcę, bo moja babcia się za mnie cały czas modli. I my pomodliliśmy się za tego chłopca, żeby Bóg dotknął się jego życia, a żeby on znalazł Boga, żywego Boga w swoim życiu, żeby Bóg przemienił jego życie, żeby go uwolnił od tych narkotyków. Sankt Petersburg ma 5,5 milionów ludzi, więc to jest ogromne miasto. Pomodliliśmy się za tego człowieka na ulicy i ja mu powiedziałem, jak przypomnisz sobie, o co myśmy się modlili, to zapamiętaj miejsce, które ci powiem, gdzie jest centrum rehabilitacyjne dla narkomanów. I przekazałem mu to miejsce i wyobraźcie sobie, po paru miesiącach przyjeżdżam do tego centrum, ponieważ myśmy mieli w Rosji wtedy około 100 centrów rehabilitacyjnych dla narkomanów. Przyjeżdżam do tego centrum i widzę na dworze przed tym centrum młodego człowieka. Podchodzę do niego, patrzę, nie ma tych dwóch palców. I poznaję go, że to jest ten chłopak, którego myśmy spotkali wtedy na ulicy. No i pytam się go, słuchaj, powiedz mi, jak ty się tutaj dostałeś? A on mówi, to ja chcę opowiedzieć świadectwo. Akurat mieliśmy tam nabożeństwo. Mówię, to przychodź na nabożeństwo i opowiesz swoje świadectwo. I on opowiada na tym nabożeństwie swoje świadectwo o tym, że
Pewnego dnia spotyka jakichś obcokrajowców na ulicy, którzy się modlą za niego i mówią: idź do Ustiżora, idź do tego miejsca, tam jest centrum rehabilitacyjne, tam Bóg cię wyzwoli od narkotyków i staniesz się innym człowiekiem. Ja pamiętam, mówi, szedłem 35 kilometrów i doszedłem do tego miejsca. Przyszedłem tutaj, Bóg uwolnił mnie od narkotyków i teraz służę tutaj w tym lokalnym kościele. Ja mówię, wiesz, tymi obcokrajowcami byłem ja i mój syn. Zobacz, jaki jest cudowny Bóg. Pragnienie. Kiedy będziesz miał pragnienie w twoim sercu, ażeby służyć Bogu, Bóg wypełni to pragnienie w twoim życiu. Więc szukaj twojego powołania. Szukaj twojego miejsca, ażebyś był wypełnionym. Człowiek, który nie ma celu w swoim życiu, który nie szuka powołania Bożego, on jest właściwie nieszczęśliwym człowiekiem. Może poniekąd jest pustka w twoim sercu i myślisz, no jestem dzieckiem Bożym, ale właściwie no przychodzę do kościoła na nabożeństwa i na tym się wszystko kończy. Ale przecież to nie jest zadanie, to nie jest cel Boży dla ciebie, dla twojego życia. Kiedy będziesz wypełnionym, kiedy będziesz szukał tego miejsca, to zobaczcie się, co jest napisane w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 10-11 werset. Tam jest napisane następujące słowo. Dlatego, bracia, bądźcie bardziej gorliwi, by wasze powołanie oraz wybranie czynić sobie mocnym. To robiąc, nigdy się nie potkniecie. Tu jest ciekawa obietnica w Słowie Bożym, która mówi, jeżeli będziesz w tym powołaniu Bożym, jeżeli będziesz to powołanie czynił mocnym, to wówczas się nie potkniesz. Będziesz stabilnym, mocnym, mocnym dzieckiem Bożym. My pracując z tymi narkomanami, którzy byli przez rok czasu w tych centrach rehabilitacyjnych, oni musieli przejść przez wiele różnych etapów w tej terapii, ale najistotniejszym było to, że oni uwierzyli, że oni są drogocenni, że oni są miłowani przez Jezusa Chrystusa i że oni mają przyszłość. I ci ludzie, Bóg uwalniał, ci, którzy się zdecydowali po 3 miesiącach zostać dalej na terapii do końca roku i później służyć Jezusowi Chrystusowi, oni byli stabilni. A my zauważyliśmy, że ludzie, którzy właściwie fizycznie byli uwolnieni od nałogu alkoholu czy narkotyków, kiedy nie służyli Panu, popadali z powrotem w to samo miejsce, z którego wychodzili. Więc zobaczcie, co tutaj Piotr pisze do nas, że jeżeli umocnisz to swoje wybranie, to swoje powołanie, wówczas się nie potkniesz, będziesz mocnym. Jak często spotykamy dzieci Boże, które właściwie zostają na tym samym etapie i się nie rozwijają, i zostają dziećmi w Chrystusie, którzy potrzebują tylko mleka, a nie chcą mocnej strawy. Bóg chce, ażeby twoje powołanie było umocnione. Bóg chce, ażebyś był czynnym, mocnym do takiego celu. Powołuje ciebie, bo przecież popatrz, co nas oczekuje. W tym następnym wersecie jest napisane, bo tak hojnie będzie zaopatrzone dla was wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To będzie ukoronowanie. Apostoł Paweł mówi, ja zmierzam do tego celu, ja chcę upolować ten cel, jeszcze go nie osiągnąłem, ale wszystko, co było wcześniej, no nie jest tak istotnym dla mnie, ale to, co jest przede mną, to chcę osiągnąć. Zmierzać, biec do celu, tak jak sportowiec biegnie w swoim powołaniu. Wiecie, sportowiec, który biegnie, a nie zachowuje pewnych reguł, które są ustalone, to nawet chociażby pierwszy przebiegł do mety, ale zejdzie ze swojego toru i zajmie jakiś inny, zostanie zdyskwalifikowany. Ty otrzymasz tą nagrodę życia wiecznego w chwale Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy będziesz żył w swoim powołaniu.
Ten swój bieg, który Bóg dla ciebie przygotował po twoim torze, on będzie wynagrodzony tą wieczną chwałą w Jezusie Chrystusie. Więc chciałbym zmotywować wasze serca ku temu, ażebyście szukali, ażeby powstało pragnienie w naszym życiu, pragnienie znalezienia miejsca w Królestwie Bożym. Tak piękny dom modlitwy, ale jeszcze mamy wolne miejsca. Jeszcze mamy trochę pracy. Bóg chce każdego jednego z nas użyć. Twoje talenty, twoje dary, które Bóg tobie dał, On chce nas użyć ku temu, ażeby wielu ludzi jeszcze z tego miasta usłyszało o Jezusie Chrystusie. Bo przecież Bóg chce, ażebyśmy byli błogosławieństwem. Błogosławieństwem nie tylko dla rodziny, dla bliskich, ale dla całego świata. To błogosławieństwo jest opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, w pierwszym i drugim wersecie, kiedy Bóg przemawia do Abrahama: idź do tego miejsca, które ja tobie wskażę, żyj w tym przeznaczeniu, które mam dla ciebie, a ja będę cię błogosławił i ty będziesz błogosławieństwem dla innych. Bóg chce, ażebyśmy byli błogosławieństwem nie tylko dla siebie, ale żebyśmy byli błogosławieństwem dla innych. Kiedy wyjechałem do Niemiec, założyłem w Niemczech klinikę rehabilitacyjną. Ta klinika była coraz większa i większa, miałem 32 pracowników, ale zawsze rano, kiedy przychodziłem do kliniki, modliłem się. Miałem jednego pracownika, który był wierzący, więc razem siadaliśmy do stołu i modliliśmy się za te potrzeby, które były. Bóg dawał różnych ludzi, którzy przychodzili, i kanclerzowa, i różnych śpiewaków, i różnych aktorów znanych w Niemczech, którzy mogli usłyszeć Słowo Boże. W klinice cały czas była muzyka uwielbiająca. Pacjenci przychodzili do mnie i mówią: Panie Szturc, no niech Pan powie nam, co to znaczy. Ja słucham tej muzyki i muszę płakać. Jeden stał w rogu i płakał. Ja mówię: czemu Pan płacze? Akurat Klimenko, taki śpiewak z Finlandii, śpiewał pieśń o Jezusie i on stojąc tam w tym rogu płakał. Ja mówię, bo to dotyka, bo to jest właściwie Słowo Boże, które dotyka serc ludzkich. Ludzie się nawracali tam, więc ja myślałem, że to jest miejsce, które Bóg mi zgotował, ażebym mógł głosić świadectwo. Ludzie byli i uzdrawiani na tym miejscu poprzez modlitwę. Mogłem wielu ludziom mówić świadectwo, mogłem niektórych zabierać z sobą w podróże misyjne, swoich pacjentów. Więc myślałem, to jest to, co Bóg zgotował dla mnie. Myśmy założyli polski zbór w Hamburgu między innymi i w zborze Elim byłem później przeznaczony jako dyrektor dla misji. No więc tam pracowałem, myślałem, to jest moje miejsce. Ale okazuje się, że kiedy Bóg powołuje, może poniekąd później w jakimś innym etapie twojego życia otwiera nowe drzwi. I modląc się pewnego dnia w tej klinice, modliłem się, i nagle miałem takie wrażenie, i ty opuścisz to miejsce. 20 lat tam prowadziłem tą klinikę. I ty opuścisz to miejsce. Ja sobie myślałem, jak to jest możliwe? Przecież całą swoją siłę dałem ku temu, ażeby coś zbudować, żeby coś zrobić. I teraz nagle myślałem, że tam może moje dzieci, mój syn, który jest lekarzem, że tam będzie może pracował, czy tam córka, ona nie została pielęgniarką, a myślałem, że może będzie pielęgniarką. No, a tu nagle takie wrażenie, że ty opuścisz to miejsce. Ja sobie myślałem, Panie, jak mam to zrozumieć? Ale to było tak mocne w moim sercu, że wstałem i zadzwoniłem do mojej żony i mówię: Danusiu, w modlitwie miałem takie przeczucie, że Bóg mówi i ty opuścisz to miejsce. Było 7 takich klinik w Hamburgu, nasza była w samym centrum miasta. I o dziwo, że ja byłem jednym z najbiedniejszych rodzin, myśmy byli biedną rodziną mieszkającą w Bielsku, a Bóg wywyższył mnie do tego stopnia, że zrobił mnie wykładowcą na całe Niemcy dla klinik rehabilitacyjnych, że ludzie musieli zdawać egzaminy u nas tam w klinice. No wyobraźcie sobie, dlatego że ja powiedziałem: Panie, wszystko z Twojej ręki, to Ty jesteś tym wielkim Bogiem, który mnie tak błogosławi.
Ja myślałem, że to jest to, co Bóg zgotował dla mnie, dla mojego życia, ale to nie było to. I mówię, Danusiu, to wrażenie, które mam na sercu, jeżeli Bóg potwierdzi to przez osoby obce, które przyjdą do mnie i powiedzą, ażebym opuścił to miejsce, to wówczas to uczynię. Zgadzasz się? A Danusia mówi, już zawsze tego chciałam, bo ja często byłem w pracy, na wykładach czy w podróży. No nie było mnie w domu, może myślała sobie, jeżeli coś zmieni, no może będzie lepiej. No ale nie było lepiej. Wyobraźcie sobie, w krótkim czasie dostaję telefon, ażebym przejął taką klinikę psychiatryczną i hotel. Chrześcijańską klinikę psychiatryczną i hotel. Byłem wystraszony tym telefonem, ponieważ wiedziałem, że nigdy wcześniej nikt do mnie nie zadzwonił i nie zaproponował mi jakiegoś tam miejsca innego. Ale przecież ta klinika była moja, więc z drugiej strony myślałem sobie, no jak mam tam iść i tutaj to zostawiać, nie rozumiałem. I później drugi telefon, ażebym przyjechał do misji do Frankfurtu i przejął misję. Więc wiedziałem, że coś Bóg przygotowuje dla mnie. Że Bóg otwiera następne drzwi powołania, następne drzwi dla mnie, które On przygotował. Ale przecież ja przyrzekłem, Panie, jeżeli tak się stanie, to ja to uczynię. I wiecie, i było naturalnie to trudnym, wszystkie korzenie obcinać, dzieci ze szkół prywatnych ściągać. Myśmy mieli zbór, gdzie było prawie ponad 200 młodzieży. Dzieci czuły się dobrze. No, wszystkie korzenie trzeba było obciąć i wyjechać 500 kilometrów dalej. I to uczyniliśmy. Wyjechaliśmy do Frankfurtu i przyjąłem tą pracę w misji, ale w rodzinie zaczęło się dziać ciekawie. Syn, który miał wtedy 16 lat, był tak wstrząśnięty tym wszystkim, że musiał zostawić przyjaciół i oni byli sportowcami, dosyć dobrymi sportowcami w Niemczech, więc to wszystko musieli porzucić i nagle myśleli, że nawet lekarze w klinice myśleli, że ja zwariowałem. Jak to jest możliwe, że to zostawia wszystko i idzie gdzieś pracować do jakiejś misji, więc oni tego kompletnie nie rozumieli i nawet moja bliska rodzina, która jeszcze wtedy ze strony żony nie była wierząca, też tak myśleli, że ja zwariowałem. Ale Bóg otworzył nowe drzwi i my się przeprowadzamy do nowego miejsca. Do nowego miejsca. Kiedy Bóg powoła cię i przygotuje dla ciebie miejsce, jest cena do zapłacenia. Apostoł Paweł pisze do Koryntian w 20 rozdziale, 22 werset. Może przeczytamy 22, 23, 24. I mówi w ten sposób, a teraz ja zobowiązany w duchu idę do Jerozolimy, niepewny, co mnie tam spotka. Wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mnie więzy i ucisk. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa. To znaczy służyć świadectwem dobrej nowiny o łasce Bożej. Obojętnie, co nas spotka, Jezus jest z nami. Ale jest ofiara do zapłacenia. My wiemy, że apostoł Paweł cierpiał, prawda? Był prześladowany. Kiedy z całego serca chciałem służyć Panu Jezusowi, ażeby może ten czas, który był straconym w moich oczach, te 17 lat, może nie żeby odrobić, bo to nie chodzi o jakiś tam akcjonizm, o nasze czyny, ale z miłości, że Bóg okazał mi jeszcze raz łaskę, chciałem Jemu służyć z całego serca. I wierzę, że gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem, to może bym nie był w stanie porzucić to, co miałem. Ale mogłem porzucić z tego tytułu, że chciałem Bogu służyć. Ostatnie lata moje chciałem poświęcić Panu, ażeby służyć z całego serca, ażeby oddać wszystko to, co Bóg mi dał. I wiecie, kiedy
były bardzo ważne decyzje w misji, wówczas działo się coś ciekawego z moimi dziećmi. Na pewnej ewangelizacji w Polsce, będąc na ulicy, trzymałem mikrofon w ręku i nagle żona podbiega i mówi: Pawle, nasze dzieci dostały straszne bóle brzucha. Musiałem odłożyć mikrofon, pobiec do samochodu, modlić się za nie. Widziałem, że wróg atakuje nasze dzieci. Następnym razem znowu jakaś ważna decyzja, dostaję telefon, karetka pogotowia stoi przed naszym domem. My mieliśmy zdrowe dzieci, sportowców. Karetka pogotowia stoi przed naszym domem. Z naszym synem Dawidem coś się dzieje, chcą go zabrać do szpitala. Wzięli go do szpitala. Po pewnym czasie nic nie znaleźli. Następnym razem znowu karetka pogotowia stoi pod drzwiami. Paskala chcą zabierać. Ja mówię, proszę cię, zatrzymaj ich, ja dojadę szybko do domu. Przyjechałem do domu, lekarz stoi, ci pielęgniarze. Ja zacząłem się modlić, że w imieniu Jezusa, wrogu, nie zezwalam ci na to, co ty robisz. Zacząłem się modlić i powiedziałem, nie oddam mojego dziecka do szpitala. I bóle przeszły. Następnym razem dostaję telefon, że nasza Livia, najmniejsza, wtedy miała 3 lata, i Livia połknęła tabletki, które były właściwie dla osób dorosłych. Były ze względu na perystaltykę jelit, no więc wzmacniały te skurcze jelit, ale były strasznie szkodliwe dla dzieci. Kiedy moja żona zadzwoniła do toksycznego instytutu w Berlinie, powiedziano, że jest największe niebezpieczeństwo śmierci, więc proszę szybko do szpitala z dzieckiem, ażeby wypompowali żołądek. Zanim dojechałem do domu, to właściwie Livia już traciła przytomność, no i musieliśmy szybko jechać do szpitala. W tym szpitalu Livia dostała się na stację intensywnej terapii. Już było za późno, żeby wypompowywać żołądek. Wszystko dostało się do obiegu krwi. No i było największe zagrożenie życia Livii. Serce wariowało, więc wyszedłem z tej sali intensywnej terapii i musiałem jeszcze po jakieś dokumenty zajechać do domu i zacząłem się modlić, powiedzieć, Panie, mówiłem, Panie Boże, uchroń mnie od tego. Uchroń mnie, przecież ja już raz przeżyłem podobną rzecz. Ja już raz przeżyłem śmierć swojego brata. Ja nie chcę jeszcze raz przeżywać tego samego. Uchroń mnie od tego. I nagle przyszła taka myśl do mojego serca, przecież Livia to nie jest twoja własność. To jest dar od Boga. Nasze dzieci są darem od Boga. I kiedy się zastanowiłem, pomyślałem sobie, jeżeli Livia jest darem od Boga i to nie jest moja własność, zacząłem się modlić, powiedziałem, Panie, oddaję wszystko w Twoje święte ręce. Ty uczynisz dobrze. To jest Twoja własność. Livia jest Twoim dzieckiem. Ona jest Twoją własnością. I kiedy to właściwie wypowiedziałem w modlitwie, wyobraźcie sobie, przyszła ogromna radość do mojego serca. Przyszła tak wielka radość, że zacząłem się cieszyć i modlić się na językach. Jechałem do domu, wychodzę z samochodu, chcę wejść do domu, a tutaj sąsiad, Pawle, co ty się tak cieszysz, mówi do mnie. Ale sobie pomyślałem teraz, co mu odpowiedzieć, co mu mam powiedzieć. I mówię mu, wiesz co, pomyślisz, że zwariowałem, ale moja córka leży na stacji intensywnej terapii. Ale wiesz, w modlitwie mam takie wrażenie, że Bóg ją uchroni od tego niebezpieczeństwa. I rzeczywiście tak się stało, że Bóg uchronił naszą Livię od tego niebezpieczeństwa. Livia jest całkiem zdrowym człowiekiem, jest dorosłą kobietą. Bóg zachował ją. Jest cena do zapłacenia. Przyjechaliśmy do Frankfurtu. Nasz 16-letni syn był tak zbulwersowany tym wszystkim, co się stało w jego życiu, takie ogromne zmiany, że przestał chodzić do kościoła. Podobna historia jak u mnie. Rozgoryczony na Boga, na wszystkich naokoło i na mnie. Ja byłem jego chyba największym wrogiem wtedy. Co papa rozstrzygnął, co papa zadecydował. Naturalnie super urlopy i dobre życie. No, każdemu by się podobało i nagle pewna zmiana, gdzie trzeba przypiąć pasa i żyć inaczej, bo w misji
no, są inne warunki do życia. I będąc w różnych kościołach na świecie, często pytano mnie, no jak twoja rodzina, powiedz, jak twoje dzieci, mam troje dzieci, jak one, no co miałem odpowiedzieć? Każdy oczekuje, że tam pastorzy, dyrektorzy misji i tak dalej, że wszystko musi być super, ale nie było super. Ja byłem dla całego świata, ale moje dziecko było w świecie. Ja mówiłem o tym otwarcie, mówiłem, słuchajcie, mój syn jest w świecie. I przez to, że właściwie nie dałem wrogowi szansy, ażeby on mógł robić z nami to, co chce, że mówiłem to otwarcie, to wiele zborów na świecie zaczęło się modlić o Dawida. Modlili się, przepraszam. Modlili się o Dawida i wiecie, krótki czas, może wyjechał do Hamburga z powrotem, mając 18 lat. Tam kończy liceum i kiedy my go odwiedzamy w Hamburgu, mówimy, popatrz, taki piękny domek masz, w którym mieszkamy, a ty tutaj żyjesz w takich warunkach, proszę cię, wróć do domu. On mówi, tak, chcę wrócić do domu. I wraca do domu po roku czasu i mówi, ja chcę znowu przeżywać Boga tak jak wcześniej. Chcę znowu mieć gęsią skórę, słysząc Słowo Boże. Ja chcę Bogu służyć. I wyobraźcie sobie, po maturze wyjeżdża do Afryki na rok czasu. Wyjeżdża do Afryki, do pewnej wioski, którą tam zbudowaliśmy dla dzieci, które straciły swoich rodziców chorych na AIDS-a, którzy umarli. I tam były szkoły podstawowa i wyższa, primary school i secondary school, to są dwa różne poziomy. I on tam mógł pracować jako nauczyciel wśród tych dzieci. I kiedy leci do tej Afryki, mówi, co ja zrobiłem? Gdzie ja w ogóle lecę? I leci do tej Afryki i Bóg zmienia jego życie. Kiedy ja go odwiedzam w tej Afryce, przychodzę, mówię, no Dawidku, jak się tutaj czujesz? On mówi, papa, tu cię chce wszystko zabić. Tu cię mała muszka chce zabić, tu cię komar chce zabić, tu zwierzak jakiś za krzewem, za tym. Wszystko tu cię chce zabić. Wskoczysz do wody, dostaniesz straszną chorobę. Tam jest hipopotam, gdzie ja pływałem. No, wszystko tu cię chce zabić, ale chcę ci coś powiedzieć. Zobaczcie, na takiego chłopaczka malutkiego pokazuje mi to dziecko. Ja to dziecko przywiozłem ze szpitala. Mówi, ten chłopczyk był właściwie porzucony przed szpitalem w torbie plastikowej. W plastikowej torbie, bo miał krzywe nóżki i matka myślała, że będzie kaleką, więc porzuciła go przed szpitalem z nadzieją, że ktoś go znajdzie i zabierze i się zajmie tym dzieckiem. Kosiarz, który kosił trawę, myślał, że to jest pusta torba i taką długą maczetą uderza w tą torbę i rozbija mu czaszkę. Słyszy płacz, biegnie z tym dzieckiem, patrzy, tam jest dziecko w tej torbie, biegnie z tym dzieckiem do szpitala, robią mu operację. No ale po operacji, do kogo ma iść to dziecko? Wiedzieli, że tam jest taka wioska, gdzie są dzieci bezdomne, zadzwonili i Dawid został wysłany z tej wioski, ażeby przywiózł to dziecko do naszej wioski, ażebyśmy my się nim zajęli. To dziecko przyjechało do nas, później daliśmy pieniążki na operację, została zrobiona operacja nóżek i okazuje się, że ten chłopczyk jest najszczęśliwszym chłopcem w całej wiosce. I mówi, papa, popatrzcie, on się zawsze cieszy i raduje, popatrzcie, teraz ciebie zrozumiałem. Mówi, teraz, przecież jeszcze przed krótkim czasem ja byłem jego największym wrogiem. Co ja zrobiłem w życiu? Mówi, teraz ciebie zrozumiałem. Bóg wysyła go do Afryki. Bóg no, spotyka tego małego chłopca, który właściwie zmienia jego myślenie totalnie. Bóg zmienił Dawida. Ja byłem Bogu tak strasznie wdzięczny za to, że on uznał papę od tego momentu jako swój największy autorytet. Bóg uzdrowił naszą rodzinę. No więc jest ofiara do zapłacenia. Nawet kiedy jest ciężko, ale wiedz o tym, że każdy następny krok Pan będzie przy tobie. Ale tak jak Jezus mówił do swojego Ojca,
Ja wszystko wykonałem, co mi przekazałeś, więc niech to pragnienie będzie w naszym sercu, ażebyś wszystko wykonał, co Jezus przeznaczył dla twojego życia. Szukaj tego miejsca w Królestwie Bożym. Szukaj tego powołania, uchwyć to powołanie, bo przecież Bóg nie chce tylko, żebyśmy byli dziećmi w Jego rodzinie, ale tyle jest potrzeb. Tyle jest potrzeb, a Bóg może ciebie użyć. Jeszcze wam powiem jedno świadectwo. Kiedy byłem na wojnie w 2014 roku na Ukrainie, w Donbasie, w Doniecku i w Ługańsku, tam byliśmy, ażeby pomagać ludziom, którzy zostali zbombardowani, byli non-stop bombardowani. Jeździliśmy tam na teren wojny, ażeby im dawać środki do życia i medycynę. I będąc w jednym miejscu, Awdijewka chyba się nazywała ta wioska, widziałem rozbity dom poprzez rakietę, a na parterze było okno, gdzie szyby były wybite, ale było za pewną folią i widziałem tam cień za tym oknem. Podszedłem do tego okna, nagle to okno się otwiera. I to okno się otwiera i pokazuje się babcia, może miała 80 albo ponad 80 lat. Ja mówię, powiedz, mamo, kiedy ostatni raz jadłaś? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, no to tutaj masz taką paczkę z żywnością i chleb. Ta kobieta mówi tak, ty jesteś aniołem Bożym. On ciebie tutaj przysłał. Ale to nie chodziło o to, co ona powiedziała, ale ja odczułem w tym momencie, że przecież nie chodzi nawet o ten chleb fizyczny, ale chodzi o to, żeby ludzie tam, na tej wojnie poznali Jezusa Chrystusa. I mówię temu pastorowi, Piotr Dudnik, który w Sławiańsku jest pastorem, teraz ten kościół się rozpadł, bo tam są działania wojenne, były mocne działania wojenne. Mówię mu, wiesz, przecież my powinniśmy tutaj wysyłać ludzi na ten teren wojny, ażeby głosili im Słowo Boże, bo tam było bardzo dużo komunistów, tam byli rdzenni Rosjanie, którzy przyjechali i w tych miastach prowadzili różne przedsiębiorstwa i byli na wyższych stanowiskach, aniżeli Ukraińcy. Ja mówię, przecież tutaj im trzeba głosić Słowo Boże, bo oni zginą. Oni zginą, nie tylko fizycznie, ale na wieczność. I ten Piotr Dudnik z takim dyrektorem misji z Ukrainy myśleli, no przyjechał jakiś tam z zachodu i coś mu tam świta w głowie, on sobie nie zdaje sprawy, że my stąd ludzi wywozimy, ażeby ich uratować, im uratować życie. I nie chcieli, przerwali tą rozmowę ze mną, nie chcieli rozmawiać. Na następny poranek, oni tą noc wykorzystali na modlitwę, mówi, my modliliśmy się razem z braćmi i mamy przekonanie, że ty masz rację, że my musimy tam wysyłać ludzi, którzy będą głosili Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Myśmy zrobili konferencję, mówiliśmy o tym, że chcemy zrobić szkołę biblijną, przygotować ludzi w krótkim czasie, ażeby ich wysyłać tam na teren wojny, ażeby tam były budowane zbory. I wyobraźcie sobie, wychodzili młodzi ludzie, 18, 19, 20 lat, mówili, my jesteśmy gotowi pójść na teren wojny. Wyszła młoda dziewczyna, może 18-letnia. Ja tak siedząc w ławce, patrzyłem na nią i myślę, czy byś wysłał swoją Oliwię na teren wojny? Ale oni poszli w imieniu Jezusa Chrystusa i Bóg był z nimi, Bóg z trzech ich kroków. Powstały tam 32 zbory na terenie wojny. Wyobraźcie sobie, co Bóg czyni. Daj się użyć przez Jezusa Chrystusa. Daj, ażebyś znalazł to miejsce od Niego przygotowane specjalnie dla ciebie. Jezus cię uchwycił, dał za ciebie, zapłacił tak wielką cenę, ażebyś był uchwycony dla tego zaszczytnego celu, który On dla nas zgotował. Twoje kroki będą tak jak kroki szlachetnego męża są kierowane przez Boga, bo upodobał sobie jego drogę.
Choć upadnie, nie będzie powalony, ponieważ Bóg go wspiera, pisze w Psalmie 37, 23 wersecie. Jak masz uczynić te kroki? Co musisz uczynić, ażeby znaleźć to miejsce? Gdzie jest poruszone twoje serce? Zobacz, kiedy Dawid zobaczył tą sytuację z Goliatem, on był tak poruszony, on był tak wstrząśnięty, że taki Goliat wyśmiewał się z Boga i z narodu izraelskiego, że postanowił, że wystąpi przeciwko niemu. Czy nawet może apostoł Paweł, będąc w Atenach, widząc tyle tych różnych bożków, był wzruszony tym wszystkim i głosi im o tym Bogu, którego oni nie znają, którego imienia nie znali. Co porusza twoje serce? Zastanów się nad tym. W jakim kierunku mógłbyś się udać? Co mógłbyś uczynić? Może jesteś poruszony i mówisz, dlaczego jest tyle nędzy i biedy w życiu, dlaczego inni tego nie widzą, ale może Bóg oczekuje na ciebie. Może ty powinieneś stanąć i powiedzieć, Panie, ja jestem tutaj. My mieliśmy taki slogan, który mówił, współczucie to za mało, a puste słowa to za dużo. Współczucie to za mało. Często my współczujemy. Jesteśmy jakoś poruszeni sytuacjami, które widzimy, które słyszymy, które oglądamy, ale Bóg nie chce tylko współczucia. Bóg chce użyć nas, ciebie i mnie, ażebyśmy znaleźli to swoje miejsce, ażebyśmy biegli wytrwale i żebyśmy osiągnęli ten cel, który Bóg dla nas wyznaczył. Pomódlmy się teraz o twoje i o moje życie, ażebyśmy dalej w tym celu jeszcze nie osiągnęliśmy, jeszcze jesteśmy w podróży, ale chciej mieć cel przed swoimi oczyma. Bóg was postawił tutaj w tym pięknym domu modlitwy, w tym mieście. Pytasz się, gdzie powołanie? Często, kiedy mówimy o misji, to każdy myśli, a czyż ja mam być misjonarzem? Nie, Bóg nie chce, żeby wszyscy byli misjonarzami. Bóg chce, żebyś był tam, gdzie go spotkałeś, tam, gdzie jesteś. Zobaczcie, jest napisane w liście do Koryntian, 7 rozdziale, 20 werset. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w którym został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? No to zostań niewolnikiem. Zostałeś powołany, będąc nauczycielem, czy lekarzem, czy piekarzem, czy murarzem. To zostań tam i bądź świadectwem dla innych ludzi. Módlmy się o nasze rodziny. Na pewno wielu w naszych rodzinach jeszcze jest niezbawionych. Módlmy się o naszych przyjaciół. Głośmy Słowo Boże. To pragnienie w waszym sercu. Niech powstanie, niech się zrodzi, ażebyśmy głosili Słowo Boże tam, gdzie jesteśmy, ażeby ludzie usłyszeli tą dobrą nowinę, że jest coś więcej, aniżeli tylko to namacalne, to co słyszeliśmy dzisiaj w tym psalmie czytanym przez ciebie, bracie. Ja to wszystko musimy zostawić, ale jest wieczność i ku temu celu chcielibyśmy zmierzać. Pomódlmy się razem wspólnie, powstańmy. Pomódlmy się razem. Cudowny Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, którego dałeś, który umarł za nasze grzechy i oddał swoje życie, ażeby nas odkupić swoją świętą krwią. Dziękuję Ci, Jezusie Chrystusie, za to, co uczyniłeś dla nas. Dziękuję, że Ty nas pochwyciłeś dla siebie. Panie, ale prosimy Cię, ażebyś pochwycił każdego jednego z nas ku Twojemu powołaniu, na to miejsce, które Ty dla nas zgotowałeś, Jezusie. Modlę się o ten Kościół, który Ty budujesz tutaj, w tym mieście, Jezusie. Modlę się o każdego jedynego, Panie Boże mój, ażeby on wszedł w swoje powołanie ze swoimi darami. Panie Jezu, Ty możesz każdego, Panie Boże mój, ubłogosławić talentami. Ty każdemu dasz to, co jemu jest potrzebne i konieczne ku temu, ażeby on zmierzał, zdążał, biegł do tego celu, który Ty dla niego wyznaczyłeś. My wszyscy, Panie, chcemy mieć tą koronę zwycięstwa, koronę przebywania wieczności i chwale Jezusa Chrystusa.
Jezusie, modlę się o ten Kościół i dziękuję Ci z całego serca za każdego jednego, za każde jedno serce, Panie Boże mój. Ale daj, ażeby to słowo, które było dzisiaj wypowiedziane, Twoje słowo, Jezusie, ażeby ono przyniosło dobry owoc. Panie, ażeby te miejsca, które są wolne, były zapełnione ludźmi, Jezusie Chrystusie, ażeby ludzie usłyszeli tą dobrą nowinę, Panie. O to pragnienie się modlę i chcę ich błogosławić w Twoim cudownym imieniu Jezusa. Amen.